Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. W motywach tej zbrodni słyszałem wiele różnych wersji. Młody chłopak morduje swoją dziewczynę. Jedni mówili, że Adam Kurkowski był satanistą, inni, że było to zabójstwo z miłości, że to tragiczny młodzieńczy wybryk. Co okaże się prawdą? Czy Adam już wie, dlaczego to zrobił? To było wyjątkowo okrutne morderstwo. Do złudzenia przypominało rytualny mord, mord ku czci szatana. Na miasto padł blady strach. Na całym Śląsku mówiono, że Magda była ofiarą satanistów. Noc z 12 na 13 stycznia 1993 roku. Na cmentarz w Zabrzu przychodzi kilkoro młodych ludzi. Sebastian, Piotr, Grażyna, Jerzy oraz Adam i jego narzeczona Magda. To ona ma być ofiarą. Ma zginąć za to, że zdradziła. Adam wszystko zaplanował. Chłopak zarzuca na drzewo sznur. Razem z kolegami zakładają dziewczynie pętlę na szyję. Wszyscy są przekonani, że Magda nie żyje. Odcinają sznur. Dziewczyna daje jednak oznaki życia. Wtedy Adam bez wahania dwukrotnie podcina jej gardło kuchennym nożem. Dwa dni później policja zatrzymuje morderców. Od razu przyznają się do winy. Bez emocji, na spokojnie opowiadali każdy szczegół tej zbrodni. Wszyscy są zaszokowani brutalnością tego morderstwa. Tylko Adam i jego koledzy pozostają zimni i niewzruszeni. Odnosiło się wrażenie, jakby grali na scenie, jakby brali udział w realizacji jakiegoś filmu kryminalnego. Zwłoki Magdy znaleziono pod stertą suchych liści kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Adama Kurkowskiego uznano za winnego zabójstwa z premedytacją. Nawet przez moment nie okazuje skruchy. W więzieniu stara się uchodzić za bezwzględnego mordercę. Chce należeć do więziennej podkultury. Na szyi wytatuował sobie napis zarezerwowany w Grypserze tylko dla skazanych na karę śmierci. Pan się spodziewał kary śmierci? Nie. Nie, bo kary śmierci nie było wtedy już. To dlaczego pan sobie tę dedykację sprawił? Znaczy, to jest jeszcze wybryk, jak miałem 12 lat sobie. Bo ja nie tylko w więzieniu siedziałem i siedzę. Rozpocząłem od pogotowia opiekuńczego, poprzez różne placówki penitencjarne, tak. Ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy. Czyli to z poprawczaka? Tak. Możemy to zobaczyć? To jest tylko dla kata, tak? Tak. A te inne symbole? To są inicjały na mojej klatce od mojej byłej dziewczyny. Nie tej, za którą siedzę. Którą zabiłem. A możemy zobaczyć te jeszcze tatuaże? Może je pan pokazać, czy się pan wstydzi? Mogę. To jest co? To jest... Smok. A te daty tam? Znaczy, bo ja mam jedną część tatuażu, drugą ma taki mój bardzo dobry kolega. To też... W sumie jak razem ręce przyłożymy, to dopiero jest cały tatuaż. A na plecach co tam jest? To jest napis. Zresztą z błędem zrobiony, bo kiedyś w zakładzie poprawczym każdy tak robił. A ta dziewczyna tam, niżej? To nie dziewczyna. Co to jest? A kawałek Indianki rozpoczęte.
Nieskończona? Mhm. A obok tego napisu? No, taki stworek. A na rękach? Też smok. Smok, chińskie napisy, to wszystko. Kary śmierci już wtedy nie było, ale jeśli pan robił sobie wcześniej takie napisy, to po co imponowało to panu? To znaczy, była jedna zasada w zakładzie poprawczym, że jak ktoś chciał się tatuować, to sobie robił co chciał. Oprócz wzorków zakazanych, które jakieś tam znaczenie miały. A jakie były wzorki zakazane? To znaczy, związane z subkulturą. Ale co było zakazane, związane z tą subkulturą? Do czego nie można? Znaczy, na to bym nie chciał odpowiadać, żeby nie narazić się w ogóle na nic. Ale komu się pan może narazić? Już pan jest zamknięty, bezpieczny. Jesteśmy w więzieniu. No ale to był czas poprawczaka. No był, ale panują w zakładzie poprawczym prawie te same zasady, co tutaj. Jak pan myśli, dlaczego tak się stało, że pański los się tak ułożył, jak się ułożył? Znaczy, tak się stało, bo ja sam to wybrałem. Ja może na początku, żeby ktoś coś mógł w ogóle wiedzieć, powiem, że byłem w przybranych rodziców, byłem w rodzinie zastępczej. Oni mnie adoptowali, starali się dać mi miłość, ciepło rodzinne. No niestety nie byłem w pełnej adopcji. Miałem inne nazwisko niż moi przybrani rodzice i od tego się wszystko zaczęło. Pytał pan rodziców, a to dlaczego pan ma inne nazwisko? Tak, i rodzice powiedzieli mi. Przyznali, że nie są pana rodzicami, prawda? Tak, powiedzieli mi otwarcie, że byłem kiedyś w domu dziecka, że adoptowali mnie. Zacząłem dowiadywać się o swoich rodziców. Powiedzieli mi, gdzie mieszkają, nie powiedzieli mi, na jakiej ulicy, bo nie wiedzieli. I od tego cały problem się zaczął. Zacząłem uciekać po to, żeby ich odnaleźć. Wiadomo, będąc na ucieczce, trzeba było z czegoś żyć. Zaczęły się kradzieże, rozboje. Oni nie pozwalali panu, żeby pan pojechał, zobaczył? No raczej nie chcieli, bo opowiadali mi, że moi prawdziwi rodzice niby są pijakami, co potwierdziło się w 50%, bo ojciec jest pijakiem. Do mamy mojej prawdziwej nie mam żalu, bo ona jest chora psychicznie. Pojechał pan tam? Pojechałem do nich, tak. Jak pana przyjęli? Ojciec nie poznał mnie, mama mnie poznała. Nie jak wiem, pana poznała? Wiedziała, że jestem Adam. Bo wyszła do mnie naprzeciw i powiedziała: Adam, co ty tu robisz? Co pan wtedy zrobił, jak powiedziała do pana Adam? No, poczułem miłość do matki. Wiedziałem, że odnalazłem nareszcie swoich prawdziwych rodziców. Na czym mi tak bardzo zależało. Przytulił się pan do niej? Tak. Do mamy mam się nie przytulić. Pan by się nie przytulił do mamy? To jest matka. Matka pana kochała? No na swój sposób na pewno. Na czym polegała ta jej choroba? Jak się objawiała? W drugim stopniu upośledzenia umysłowego. Nie potrafi czytać, nie potrafi pisać. Dużo rzeczy trzeba jej kilkakrotnie powtarzać. Pan tęsknił za miłością, za ciepłem, a sam stał się pan mordercą. Stałem się. Narkotyki, alkohol i inne rzeczy zrobiły swoje. Kim była Magda? Znaczy, jak kim była? Dla pana. Dla mnie? No, była moją dziewczyną. Długo? Nie, to w zasadzie było gdzieś w granicach 4-5 miesięcy. Jak Magda wyglądała? No, zwykła przeciętna dziewczyna. Dlaczego pan mówi, że była przeciętna dziewczyna? A dlaczego mam powiedzieć inaczej? No jak była pana dziewczyną, to co pan? Lubi przeciętne? Czy szuka pan tej najpiękniejszej? Nie, dla mnie nie liczy się wygląd zewnętrzny. A co się liczy? Psychika. Wnętrze całe. To wnętrze i psychika Magdy też była przeciętna? Nie, to było na wysokim poziomie. Potrafiła mnie zrozumieć. Magda miała być żoną, narzeczoną, czy taką przyjaciółką od zabawy? Nie, planowaliśmy małżeństwo w chwili, gdy staniemy się dorośli. Jest pan wierzącym człowiekiem? Był pan wtedy wierzącym? Wtedy nie. A rodzice pracowali nad tym, żeby pan wierzył w Boga?
No, starali się, żebym chodził do kościoła. Jakieś tam nauki pobierał, religię, ale nie trafiało to do mnie. A szatan trafił? Jeżeli wierzę, że istnieje Bóg, to muszę wierzyć, że istnieje diabeł. Jeżeli człowiek postępuje źle, to postępuje wiadomo dla diabła. Jeżeli nie, to postępuje dla Boga. Jedno z dwóch jest na pewno. A z racji z tego, że pan postępował więcej źle niż dobrze, to wolał pan szatana i diabła? No, tak wolałem. Tak pan sobie to skonstruował? No, mniej więcej. Magda o tym wiedziała? Nie. W zasadzie mieliśmy tam dużo tajemnic przed sobą jeszcze, których nie zdążyliśmy powiedzieć sobie. Wraca pan do tego, co się stało wtedy na cmentarzu w styczniu? Czasami. Może pan teraz wrócić do tego, jak to się stało? Było tak, że myśmy mieli iść na włamanie. Moja wspólniczka Grażyna, która jest obecnie już na wolności, miała tam jakiś problem do Magdy. Znalazł się kolejny klient, który też miał do niej problem. A ona do niego. I od tego wszystko się zaczęło. Potem ja rzuciłem głupią propozycję, żeby zabić. A w zasadzie o to nie, wcale nie chodziło. A pan wtedy mówił, że ona pana zdradza? No mówiłem, bo były różne rzeczy. Miał pan dowody, że pana zdradzała? No powiedzmy, że miałem. To się zmienia dziewczyna. Tylko pan nie potrafi mnie dalej zrozumieć. Staram się, tylko musi pan ze mną rozmawiać szczerze. No to ja rozmawiam szczerze. I mówię panu, że ona nie miała być zabita. Wysunąłem propozycję zabicia w celu wystraszenia tylko. Żeby wystraszyć, żeby ją przestraszyć? Żeby ją przestraszyć. Czyli pan żartował? Można by tak powiedzieć. Niestety z żartów stała się prawda. Ale wszyscy dookoła myśleli, że pan żartuje? Wszyscy po kolei. Ona też myślała, że pan żartuje? Nie wiem, nie odpowiedziała mi na to pytanie. Że normalny człowiek, jak czuje, że chcą go zabić, to krzyczy, ucieka, broni się. A ona nie krzyczała, nie broniła się, nie płakała, nie powiedziała słowa nie. Ani przepraszam, ani proszę, ani dziękuję. Nic nie powiedziała. Nie potrafię tego zrozumieć do teraz. Pan jej kazał wybierać śmierć. Rodzaj śmierci. No, kazałem. I ona spokojnie odpowiadała na pańskie pytania, jakich ja chcę umrzeć? No tak, pan teraz ze mną rozmawia. I co wybrała? No, wybrała sobie otrucie. I czym próbowaliście ją otruć? Kroplami nosercowymi. I piła? Piło. Ale nie czuł pan, że tu się skończyły żarty? Nie, adrenalina, alkohol, narkotyki, jeszcze raz powtarzam, swoje zrobiły. I już wtedy pan szedł na serio? Wszystko zaczęło przybierać powagi już wtedy. W zasadzie nie potrafiłem już tego kontrolować. Nie udało się jej otruć, bo co? No bo to nie były krople nasercowe, jak się później okazało. A kto to wlewał, te krople? Ona sama? Nie ona sama. Wspólnik mój dał jej w szklance i wypiło. Ale to nie były krople nasercowe? To nie były, to były zwykłe krople żołądkowe, jak się później okazało. Dlaczego poszliście na cmentarz akurat? Bo w zasadzie myśmy nie szli na cmentarz, myśmy szli na włamanie. Ona nie wiedziała w ogóle, gdzie my idziemy. A że po drodze był, to chcieli inni, żebyśmy ją wystraszyć do końca i iść sobie zostawić, żeby ona dała nam święty spokój już całkowicie i po prostu tyle. Byliśmy później na cmentarzu, co? Człowiek był pod wpływem alkoholu, narkotyków. Co ja mogłem zrobić? A co pan zrobił? Nie kontrolowałem tego już później. A co pan zrobił? Wiem tylko tyle, że Sebastian ją podniósł, założyliśmy jej pętlę, wszyscy żeśmy trzymali linę. Jak doszło do mnie, co robimy, odcięłem tą linę, zaczął jej oddech powracać, bo jej odcięłem całkowicie ze szyi wszystko. Niestety wszyscy się wystraszyli, no i podcięłem gardło jej. Ona nie miała świadomości, że pan jej zakłada pętlę na szyję? Że za chwilę ją powiesicie? Nie wiem, nie powiem tego panu, bo nie wiem. Krzyczała? Nie. Prosiła? Nie powiedziała nawet słowa nie. To jest jakaś idiotyczna sytuacja. No dlatego mówię panu, że tego nie rozumiem. Normalny człowiek by się bronił. Próbowałby coś powiedzieć. Z drugiej strony, drugi człowiek mógłby zareagować w ten sposób, że dobra, dajmy spokój. Sprawa załatwiona po krzyku. Niestety nikt się nie odezwał. Nikt nie miał tej cywilnej odwagi.
Może się pana bali? Mnie się bali? To było moim zdaniem to samo, co było u mnie. Po prostu ja się tak samo bałem powiedzieć nie. Wycofać się. Bo jak będę wyglądał w oczach kolegów? I co za to mam teraz? Lepiej zabić i wyglądać dobrze w oczach kolegów? Nie, tu chodziło kiedyś o słowo. O jakie słowo? Że jak się coś powie, to się to zrobi. To jest głupie. Tak, teraz to jest głupie. Ona jeszcze żyła, jak jej pan podrzynał gardło. Według opinii byłego sądowego już nie. A według pańskiej? A według mojej zaczął jej powracać oddech. Bo harczenie dla mnie to oznaczało, że próbował się powietrze do płuc nabrać. Jak podnieśliście Magdę do góry, pan pamięta jej oczy? Ona wiedziała, co się dzieje? Ona miała czapkę na głowę założoną. Nie widziała nic. Gdyby ona wtedy powiedziała nie albo poprosiła pana, myśli pan, żeby to się skończyło inaczej? Nie doszłoby do niczego. Wygonilibyśmy ją z domu i poszlibyśmy sobie na bomanie normalnie. A dlaczego pozostali koledzy chcieli robić to samo, co pan? Nie wiem, musiałby pan ich zapytać. Pan był jakimś przywódcą tej grupy? Nie. Nie mieliśmy żadnego przywódcy. Każdy miał prawo własnego zdania. Ale w sądzie pan apelował do sądu, żeby obniżył wyrok dla kolegów, bo to pan wydawał rozkazy i oni je wykonali. No bo jeżeli wspólnicy zeznali, że ja byłem całym prowodyrem, że robili to, bo się mnie bali, no to co miałem innego powiedzieć? A po drugie, to tak naprawdę nie oni zabili, tylko ja zabiłem. Bo ostateczną ręką to ja zabiłem. Nie drgnęła panu ręka, jak pan jej podcinał gardło? Nie wiem, nie pamiętam. Już kilka dni temu pan ją całował. Pewnych rzeczy nie idzie od razu opisać i zrozumieć. Co zrobiliście z ciałem? Zakopaliśmy je. Co można z ciałem zrobić? A zakopaliście w co? Do ziemi? Takie stare wysypisko śmieci było. Na tym starym wysypisku żeśmy wykopali taką dziurę większą i zakryliśmy to krzakami, chaszczami, różnymi śmieciami takimi. Wyrzucił ją pan na śmietnik? Nie, nie mieliśmy po prostu łopaty, żeby zrobić grób. A to była zima, a ziemia była twarda, nie było czym odkopać. Początkowe plany były, żeby mogiła odsunąć, wykopać ziemię, zakryć mogiłą i wszystko byłoby inaczej. Później nie było już czasu na myślenie. Jak się wypadki potoczyły potem? Normalnie, poszliśmy do domu. No ale narkotyki, alkohol przestał działać. No, po pewnym czasie przestały działać. Zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem. I dla co? Upewnienia na drugi dzień poszedłem sprawdzić, czy rzeczywiście to zrobiłem. Ona tam była? A ona tam była. I co było wtedy z panem? Co było ze mną? Wiedziałem już, że pójdę siedzieć w najbliższym czasie. Przeczuwałem to po prostu. Jakie pan wtedy życie prowadził? Tryb złodzieja. Ukraść, napić się czegoś, przyćpać. Tylko tyle się liczyło, nic więcej. Kiedyś pan nie wierzył w Boga, wierzył pan w szatana, służył szatanowi. A dzisiaj jak jest? Dzisiaj wierzę w Boga. Jakoś pan dojrzał, czy ktoś pana nawrócił? Może dużo dało mi do myślenia to, że jest jednak ktoś na wolności, kto mnie nie przekreślił całkowicie, pomimo tego, że jestem mordercą. A kto pana nie przekreślił? Nie przekreślił mnie Kościół Zielonoświątkowy. Tu pan dostał 25 lat. Co pan tam dostanie? U Boga? Nie wiem. Nie mogę tego powiedzieć. Rozmawia pan z nim? Rozmawiam. Widzi pan twarz Magdy czasem? Nie. Nigdy? Nie. Nigdy się panu nie przyśniła? Śniło się, ale bez twarzy. To jak się śniła? Normalnie, cała sylwetka ciała, ale bez twarzy. Bez głowy? No, tak jakby głowa, tak jakby na głowę nałożyć plamy czarną. Myśli pan, że pan kiedyś jeszcze zobaczy Magdę? Jej twarz? No, na pewno.
Na razie pan widzi tylko sylwetkę. Nigdy z twarzą. No, ale według Słowa Bożego jest życie pozagrobowe. Myśli pan, że pan ją tam spotka? Myślę. Gdyby była kara śmierci, to pan wie, żeby pan dostał karę śmierci. Wiem. Tylko, że wtedy chciałem dostać karę śmierci. I próbował pan prywatnie wykonać sobie karę śmierci? Próbowałem. Tu? Nie. W aresie śledczym. Jak to było? Próbowałem się powiesić, nie udało się. Znowu powiesić? Tyle, że sam siebie. Ale pan strasznie lubi wieszanie. Nie, że lubię. Tym razem jak pan chciał wieszać? Założyłem pasek na łóżko i założyłem sobie pętlę. Spuściłem nogi i to wszystko. Później pamiętam tylko, że się obudziłem w szpitalu. Dzisiaj już by pan tego nie robił? Nie. Dzisiaj chce pan żyć? Chcę. A Magda? Co Magda? Nie chciała żyć? A zna pan człowieka, który nie chce żyć? To dlaczego? Nie wiem, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja przecież pan ją znał. No dobrze, że ją znałem. Wiele małżeństw się zna bardzo dobrze. I dochodzi do tragedii. Wielu przyjaciół zna się bardzo dobrze i tak samo do tragedii dochodzi. Tylko, że w moim przypadku nie uznali tego jako impuls, jako coś innego. Uznali, że jestem normalnym, zwykłym mordercą i skazali mnie za to. Zabiłem, dostałem wyrok, odsiaduję go. Wśród was był ten chłopak, z którym ona pana zdradziła? Był. To był Sebastian? Nie będę o tym mówił. Po prostu nieważne jest to już dla mnie teraz. To może wy po prostu toczyliście taki śmiertelny bój? Pan i on. Nie wiem. On ją spuścił, to pan musiał zrobić więcej i pan ją... Nie, to na pewno nie o to chodziło. Bo powtarzam panu, że w chwili, gdy zaczął jej powracać oddech, przynajmniej tak mi się wydawało, bo zaczęła charczeć. To zamiast ją ratować, to panią podciął. No, ale wszyscy spanikowali, rozumie pan to? Ale nóż pan miał. Nie no, wszyscy miałem, mieli ale nóż, miałem w ręce pan. Cały czas. No. I to był pierwszy odruch, jaki zrobiłem. A pierwszy żeby nie słyszeć tego charczenia. I już pan nie słyszał? Nie. A to teraz czasami je słyszę. Słyszy pan ten charkot? Tak. Dla innych mogą to być jakieś urojenia. Ja po prostu od czasu do czasu słyszę. W końcu jakby nie było też, że jestem człowiekiem. Jakąś tą świadomość tego mam, co zrobiłem. I jakby nie było, żałuję. A kiedy pan słyszy ten charkot? W nocy, w dzień? Nie, przeważnie wieczorem. Przed zaśnięciem. Szczególnie wtedy mi się przypomina, jak który ze współosadzonych zacznie chrapać. A jak pan sobie radzi, jak przychodzą takie sytuacje, że pan się budzi, bo pan zobaczył jej sylwetkę, albo słyszy pan ten charkot, albo... Nie śpię już później. Staram się zająć czymś, nie wiem, pisać coś sobie, słuchać muzyki, nie wiem, oglądać telewizję, jeżeli jest jeszcze jakiś program. Mam po prostu ten lęk w sobie. Że usnę i za chwilę znowu będzie to samo. Ten chłopak wciąż powtarza, niech mnie pan zrozumie. Mówi o trudnym dzieciństwie, mówi, że to wszystko przez alkohol i narkotyki. Że był zafascynowany satanizmem. Według mnie szukał usprawiedliwienia. Próbuje znaleźć motyw tej bezsensownej zbrodni. A tak naprawdę Magda zginęła, bo nie poprosiła o litość. Bo nie powiedziała nie.